Witam Was bardzo serdecznie, jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii Specyficzne Bitwy. No i w tym odcinku, tak samo jak w poprzednim, nabijamy, staczamy bitewki Luwem i ISem4. Więc najpierw Luw, póki jest kasa, wbijamy, bo trzeba nam naprawdę dużo kasy i tego ekspa co najmniej 120 tysięcy na same pojazdy szwedzkie. Naprawdę to bym trzeba więcej jeszcze na tego Leo, żeby odblokować, ale jakoś się poświęcę. Będzie mi też trzeba na pojazdy chińskie, ile? 30 tysięcy oraz na pojazdy radzieckie, w sensie od 100, 185. No to troszkę będziemy trzeba tysięcy, około 100, więc czy 80, więc naprawdę expa było dużo. Niestety 35 tysięcy kiedyś zabrał mi WOT, ponieważ kliknąłem usuń umiejętności załogi, żeby mieć i po prostu mi zabrało. Sprawdzałem później, było trzeba coś innego kliknąć, ale ja mam oczywiście pecha. Dobra, jedziemy może nie na w górę, bo ponieważ tam by mi walili wszyscy z dołu, ale nie ma innej pozycji, więc raczej tam podjedziemy. Chyba że na środek też może być, ale na środku raczej byśmy nic z tym pojazdem nie zrobili. Chyba że pod w ogóle, no może być pod ten tutaj. No jak to się nazywa? Pod bazę, tak? W sensie, której nie ma. Jest naprawdę fajna sytuacja, ale tam jest fajna pozycja, więc może z tamtej coś zrobimy. Z racji na działo snajperskie powinniśmy to wykorzystać. I zobaczymy, jak to pójdzie. Tu często mausem czy czymś jadę, jak nie ma artylerii. Na tej mapie malinówka, znaczy prochorówka. Pierwsze mapy, jakie zawsze mi się losowało, to pierwsza prochorówka, druga, znaczy pierwsza malinówka, druga prochorówka i trzecia prowincja, której już nie ma. Usunięcie to zostało dlatego, że Wargaming sobie coś ubzdurał. Na początku było słabo, ponieważ nawet dziesiątki tam losowało i to było słabe. Później maksymalnie do tierów trzecich, to było ekstra. Wargaming usunął, bo coś tam nie podobało mu się. O nie, to jeszcze muszę dalej podjechać, ponieważ nie będę miał obstrzału na nic. Chcę na całą tą mapkę, na całą tutaj, jak to się nazywa, no nie wiem. Tak się ustawiamy i myślę, że to zda egzamin. Widzę prawie wszystko, mogę nawet troszkę bardziej podjechać, ale żebym coś widział. Może nie, czekajcie. O, pod tym kątem, o coś takiego. O, dobra. I czekamy. Nie wystaje za krzaczka. To raczej troszkę jeszcze nie widzę, więc troszkę bym musiał się cofnąć. Może teraz coś takiego. O, coś takiego, dobra. Możemy wykorzystać, żeby tam jeszcze było widoczne. O, tu. No i raczej już wszystko jest widoczne ładnie. Może jeszcze troszkę. Musi być idealizacja, jednak zasięg widzenia już teraz spada. Ten krzaczek raczej mnie odpowiednio kamuflował. No dobra, teraz już widzę wszystko i możemy czekać na rywale podjeżdżające mi pod działo. Na razie żaden rywal nie podjeżdża, ponieważ nie zostały nawet wyspotowani, a lighta tu nie ma, a nasi nie podjechali bardziej na tą całą wysepkę, więc czekamy. Oczywiście łyk teraz z czego innego, soczku. I oczywiście czekamy dalej z tym samym pojazdem. Może zrobimy dużo, może mało, zobaczymy. No i czekamy, nikt na razie nie podjeżdża. To jest dość frasujące, ale może. Ale może ktoś będzie. Możemy to oczywiście stać, później zmienić flankę, to nie ma żadnego problemu. Tylko po prostu, żeby jakiś damage tu zrobić, przynajmniej te 2000 i wygrać bitwę. Nawet na 10 poziomy. Czasami mogę gdzieś złoto załadować czy coś. Na kogo mogę załadować złoto, jak patrzę? O nie, tu raczej nie będzie szansa na strzał. Aż takie działo snajperskie to nie jest, żeby najmniejsze weak spoty już penetrować i żeby widać je. Tak patrzę, złoto ewentualnie na typa 57 heavy i WZ-kę, ale raczej nie będzie potrzebne to. Ponieważ ta penetracja jest dziwna. Czasami wszystko, znaczy ogólnie wszystko przybija. Poza tym, że mała wartość, a penetracja na przykład wyższa, z takim samym kalibrem działa, czy większym, już na przykład nie przebija. Pomimo, że na przykład kaliber pocisków i rodzaj jest taki sam, no niestety takie sytuacje. Czekamy, jesteśmy ładnie ustawieni. Ha, miałem ten panel cały zmienić, zobaczymy, czy teraz byśmy dali radę. Czekajcie, ustawienia, znacznik niepowiadomienia w bitwie, wygląd standardowy, oprócz krytycznych, nie. Chcę, żeby kierunek. Kierunek był, znaczy nie, to wszystko anuluj, tu anuluj, ale ustawienie jeszcze raz, znacznik zdarzenia w bitwie.
czy o to chodzi? To wyświetlaj w bitwie, czekajcie. Dziennik. Nie wyświetlaj skuteczność boja, otrzymania uszkodzenia. Otrzymane uszkodzenia na górze, jak to by wyglądało? Coś takiego, żeby... No nie, bo tu mamy to, więc nie. Wszystkie na dole. Znaczy nie wszystkie na dole, bo chciałem, żeby to było troszkę wyżej. No nieważne, anuluj jeszcze to, coś tam pokminie. Na razie trzeba walić, patrzcie, ile tu przegapiliśmy sytuacji i strzał. O, ładnie, kill pierwszy. Ale widzicie, co się stało? Nie załadowało mi uszkodzeń, niestety. Poza tym, że zniszczyłem, mam jeden kill, to uszkodzeń mam nadal zero, bo coś tam próbowałem zrobić. Myślę, że nie do skutku to nie doszło, bo mi wszystko zepsuło, no nieważne. Zobaczymy, co się tu uda zrobić, może do przodu, a może nie, bo widzicie, co się dzieje. T57 Heavy, tam już, ale tam raczej wytrzymają Scorpion, Batchatillion plus jeszcze IS-7, a raczej wytrzymają, można sobie teraz czekać. W tym miejscu, tam w sumie wszystkie dziesiątki są, oprócz jednego ISA-7, który jest tutaj. Musimy czekać, aż będą wyjeżdżali z tej całej górki, wtedy będziemy strzelać opętańczo w te pojazdy. I to się zakończy naprawdę ciekawie. I myślę, że też powinniście coś takiego zobaczyć. No więc na razie nikt się nie wystawia i to nie jest dziwne, ponieważ dobrzy gracze tak właśnie grają. No więc powiem wam, że jak wbiłem tą kasę, mi nie szło. Puszczałem filmiki Bunga i było o wiele lepiej, jednak i to nie pomagało. A zawsze to pomagało, więc naprawdę sytuacja jest podbramkowa. No i sobie teraz czekamy, na razie nie ma żadnych rywali. O, tu się wystawia pewien, ale raczej strzał jest niemożliwy tego pojazdu pod tym kątem. Patrzcie, co się dzieje, jestem wyspotowany, nie, jeszcze nie jestem wyspotowany. Dostaję damage, pozostajcie powoli, powoli, żeby nie zostać wyspotowany. No niestety już jestem wyspotowany, każdy mnie wali. No i artyleria oczywiście, ja raczej nie dam rady. Chowamy się dalej. Może coś tu zrobimy, patrzcie, ustawiamy się pod kątem, czekamy na różnych rywali. Jestem źle ustawiony, wiem, odbijają się ode mnie 54. Ale niestety ja nic nie mogę zrobić teraz, bo gdziekolwiek podjadę, to będzie słabo. Przynajmniej odbite się załadowały. Odbija się ode mnie, dziwna sytuacja, że się odbija, ale zaraz pewnie dostanę bułę i nie odbiję. Czekamy, czekamy. Artyleria, no oczywiście zawsze mi artyleria wali. Niestety ja nie widzę rywala, poza tym, że jestem za krzaczkiem i nie do ruszenia, to i tak wszyscy mnie walą, patrzcie. Może leopardzik by się udał. I strzał leopardzika, bardzo ładny. On mnie zaraz może oczywiście walnąć dalej. On nie strzela, w tym momencie przybija mnie. Widzicie, co się ze mną dzieje w tym momencie. Jest nieciekawa naprawdę sytuacja. A na dziesiątych poziomach... Czekajcie, lub ma losowanie od poziomów dziewiątych. Jak mi mogą wylosować na dziesiątki? O, no nie wiem. Coś stało. Lub ma losowanie maksymalnie do tierów dziewiątych. Niestety koniec. Więc jakim cudem losuje go na tiery dziesiąte? Naprawdę nie wiem, o co chodzi. Co się tu dzieje? Muszę jeszcze zobaczyć, czy faktycznie ma losowanie do tierów dziewiątych na takiej super stronie, na której zawsze wszystko sprawdzam. A tymczasem zmieniamy pojazd na ISA-4, który też potrafi zarobić nawet więcej niż luf w dobrej bitwie. Znaczy nie, no w dobrej bitwie po prostu zwyciężonej i w takiej, której ma się całe HP. Przejna bitwa na przykład była no niewiele gorsza od tej, na przykład byliśmy do tyłu 3000, więc to też zależy od tego, co się robi. No i bitwa jednopoziomowa 10 poziomu naprawdę bardzo słabo, nic tu raczej nie zrobimy. I nawet na bordowie mniecha, bo czołg nie zdałby egzaminu, za słaby jest. Może w drugą stronę, czy na snajper raczej się nadaje, zobaczymy. Oczywiście złotka nie trzeba ładować, ewentualnie przeciwko Mausowi, bo wiadomo, że to jest pojazd nie do przebicia na pociskach podstawowych, chyba że bez kąta. Ale żaden Maus do pojazdu 10 poziomu nie ustawia się bez żadnego skontowania, więc jednak złoto by się przydało. No i na E3, tak? Czy we własną przebić, czy w dolną płytę, na pewno. Ale nie w dolną płytę tej E3 powinno wchodzić bez problemu. No nie wiem, zasięg widzenia jest słaby, więc byśmy raczej nic nie zrobili, ale przynajmniej podbijamy swoim pancerzem. Z daleka wieża ISA-4 jest nieprzybijalna. Jeśli ktoś nie jest wyżej tego pojazdu, jak jest niżej, to nie przybije żadną penetracją. Oczywiście, tak jak mówiłem, dolna płyta jest sweet spotem, boczek też jest dobrze skontowany, ale też łapie. A tył raczej tylko w tą płytę możecie przebić, tutaj i tutaj. I w tył wieży, bo wiecie, jak tył jest ładnie skontowany też tego pojazdu. No i idziemy sobie do przodu, bardzo ładnie wygląda z
tej całej perspektywy. O tutaj, wiecie, o tutaj bardzo ładnie wygląda ten pojazd. O tutaj widzicie. No nieważne zresztą. Ktoś tam jedzie, ja też tu sobie na snajperka się ustawię. Powinny tu też podjechać niszczyciele. Jot Panzer 100 i obie, które tu nie podjeżdżają jednak. Ale można coś zrobić. O, coś tu może się udać zrobić. Niestety, patrzcie jakie jest ustawienie. Takie coś. Czekamy. On wie, że pewnie jest wyspotowany, więc nie podjedzie tutaj. Nie będę miał takiej fajnej sytuacji do oddania strzału. Tam jest 113. Jedynie podjechać pod tym kątem, ponieważ żeby z tamtąd nie zrywać. Bo jest artyleria, która może mnie obstrzelić w praktyce wszędzie, gdzie jestem ustawiony. Tu są gdzieś ustawieni, ale ich nie widzę w tym momencie. No i gdzie są tu ustawieni, jest jeszcze mouse. Patrzcie, tu jest jeszcze grill, ale nie do penetracji, czyli są jeszcze za tym. Więc mam jeszcze sporo czasu. Mogę podstrzelać do jakichś celów, których w ogóle nie ma i w ogóle nie są wyspotowane. Albo podjechać dołem, myślę, że nie jechałbym dołem, bo by to mogło się zakończyć niefajnie. A MX-ik mnie wali, widzicie, nie przebija mnie nawet ze złota. Znaczy nie, z podstawowych wali, z podstawowych pocisków. Poprzednią bitwę zrobiłem 46 tysięcy, ale nieciekawa sytuacja. Powiem tak, bardzo ten czołg zarabia, nie wiem czy to netto, czy to brutto, podstawowe z bitwy. Jednak mało zarabia później po odjęciu tych kosztów naprawy i ceny amunicji. Zobaczymy co tu się uda zrobić, patrzcie jest jakiś AMX-ik, już raczej nie strzela, patrzcie co się dzieje. Atak rush idzie, więc ja też sobie rushnę tutaj. O nie, pod tym kątem czekajcie, skontuje się. O, bez damage'a nawet, na Estona Mausa. Ładujemy złoto, nie, po co najpierw tego AMX-ika. Poradzili sobie i teraz naprawdę nawiąże się kolosalnie mocna bitwa. AMX-ik raczej nie uda mi się go zbić, bo będę miał niefarta strzał. Z damage'em ładnie złoto na estówkę. I na trójkę może coś się uda tu zrobić. Boję się, słaba sytuacja. Ja raczej niżej, bo będzie kiepsko. Patrzcie, ustawiam tylko wieżę, żeby była do obstrzału. Patrzcie, ładnie ustawione E3-eczka. Raczej nic nie... wywłas się przybije, no ciężka będzie sytuacja. Niestety przegrywamy, pomimo że taka ładna bitwa jest. To przegrywamy, E100. A niestety pod tym kątem jest nie do przebicia, E4. Ja to muszę wystawiać wieży, żeby mi nie spenetrowali tego pojazdu. E3 czy coś, no nie wiem, zobaczymy. E3 podjeżdża, raczej nie. Jeszcze szansa jest wygrać tę bitwę. To nie jest właściwie skreślone zwycięstwo. No, nikt tu nie podjeżdża. Ja bym E3 troszkę zjechał. Jedno strzał chociaż. Patrzcie, dolne pytanie. Władziek raczej nie wejdzie pod kątem. Patrzcie, odbija się piątka, odbija się wiele innych pojazdów. Jak są, to niech na mnie podjeżdżają. Ja nie będę podjeżdżał, jeśli nie wygrywamy bitwy. Podjechałem na wiwat, mogłem tam stać, więcej zrobił, no ale niestety widzicie coś stało. Czwórka strzeliła, ale tu dużo rywali, więc ja raczej nie podjeżdżam. Złoto załadowane, więc naprawdę może się nawiązać ciekawa bitewka. Jednak no, trójka jest silnym pojazdem i może nawet złoto nie wystarczy. Czekajcie, piątka. Piątka ładnie ustawiona. Trach w dolną płytę ze złota. Po co złoto? Mogę podstawą amunicję walić, ale skoro mam już złoto, to walę ze złota tam. Nieważne. Kolejny strzał, nie ma. E5 już tu nie ma, mogę podjechać lekko na E3 czy coś w tym stylu. E5 we włazik, niestety odbiłem się od właziku E5. Działo mi uszkodziła. Od włazu E5 się odbić naprawdę teraz to cud na 10 tierze. Sytuacja nie do ogarnięcia. Włazik z damage'em ładnie wchodzi, on mnie może w każdej chwili walnąć pod kątem ze złotka czy coś takiego. Patrzcie, odbija się, aż tak się odbija od tego pojazdu, aż taki ma pancerz, no to ciekawa sytuacja. No i widzicie, że teraz podjeżdżają ze wszystkich stron. Tu jest na przykład taki czołg jak 113, która raczej nic tu nie zrobi. Dolna płyta rozwalona 113, górna właściwie. Cofamy się, trzeba mi pomocy, bo ja sobie sam nie poradzę. E5 jest 7 ustawiony pod kątem, patrzcie co się dzieje. Mogę ten wrak wykorzystać, żeby schować za nim wieżę, ale już nieważne. Teraz złoto, bo naprawdę sytuacja jest podbramkowa. Gdzie jest E3-eczka? Gdzie jest E3-eczka? Nikt nie podjeżdża. Patrzcie, E3-eczka tak ustawiona. Może we włazie bym ci spenetrował. Spenetrowałem ci włazik. Nie udało się niestety, bo jest naprawdę nie do penetracji. Za mało mam po prostu peny. 343, 360, żeby przejść ten włazik. I jest 7 niestety pod tym kątem. Raczej by się nie udało. Jeszcze szansa jest wygrać tą bitwę, jednak ciężka sytuacja. Widzicie? Nie, ja nie podjeżdżam, czekam aż mi podjadą. Tył jest raczej bezpieczny, tylko przód jest walony przez wszystko, nie wiem, naprawdę wiele rywali jest tutaj.
Nie przybity jestem, full HP, więc naprawdę fajna sytuacja. A tu za budynek podjechał X7, nie wiem, czy mu to coś da. Może coś. Podjechałem do przodu, jednak pewnie trójka by się pokazała i by była lipa. Niszczony naprawdę z dużym damage'em, bo jest, jest ta trójka, czekajcie. Boję się, że zaraz mi wyskoczy. Trójka, to jest E5, gdzie jest E3? Ja się boję, że zaraz mnie podjedzie. Patrzcie, piątka ładnie ustawiona pod kątem. Dolna płytka, strzał z damage'em, ładnie wchodzi. E3, nie ma już E3, więc ja mogę ze złota podjechać sobie. Raczej. Więc wjeżdżamy sobie złoto. Na 113 jeszcze jeden podjazd złoty by był potrzebny, raczej już by nic nie trzeba było. Patrzcie, 113 podjeżdża. No pokaż tą dupę, panie. E3 z image'em ładnie, jednak E3 jest, nie zauważyłem w tym momencie. Może być złoto, może podstawowe amo, nieważne. Dobra, teraz złoto. Kolejny, a teraz ładuję złoto. No nie, źle zrobiłem, powinienem od razu strzelić. Mogła ta E3 się rozwalić, jeszcze jest szansa wygrać bitwę. Przeciwnicy raczej nie mają szansy wygrać bitwy. Ja to pod kątem są 113 rozwalił, która to naprawdę kmini coś. E3 raczej nie do penetracji, patrzcie pod tym kątem. Raczej tu jest ustawiony grill, który może mnie teoretycznie spenetrować, ale tylko w teorii. W praktyce jest to niemożliwe. No i niestety patrzcie co jest. Na przykład z tej strony ten mi podjeżdża, trzeba mi pomocy, bo jadą mnie z każdej strony. E3 się boi, dziwna sytuacja. Tu nikogo nie ma, E3 i wiele innych pojazdów. E3 pod kątem, nie ma E3, chyba strzeliła. E3 się jednak przybiła, niestety, patrzcie, wszyscy się przybijają, zaraz grill mnie walnie, więc kaput będzie, sytuacja słaba. Jestem tu ładnie do penetracji, E3 się przybija jakimś celem ze złota. Z pozostałych pocisków nawet, więc nie wiem jak bok jest nieprzybijalny tego pojazdu, raczej ze złoto by nie wystarczyło nawet. Grilla raczej nie ma, ten pojazd, czekajcie, od tej strony E3 by nie poszła raczej. Tego bym nie wjechał, bo grill jeszcze tu jest. A gry jest naprawdę też silnym pojazdem, trzeba mi pomocy w tym momencie. Raczej ten cały gry jest nie do penetracji w tym momencie, a mogłem strzelić, było lepiej. Niestety zwaliłem 113. O, od tyłu, co ja robię w tym momencie, jestem słaby ustawiony. Może teraz by się grilla udało rozwalić. Złotko oczywiście. Nie będę zarabiał, tylko chcę po prostu stoczyć ładną bitwę. No, gdzie tu jest pojazd? Dziesiątki już przebijają ten pojazd, niszczyciele, więc słaba sytuacja. Gry jest ten grill, ja chcę mu ładną petę wręczyć. Boję się, że E3 mi gdzieś podjeżdża, piątka jest tam, ale gdzie E3? Naprawdę nie wiem, żeby mnie zespotowali tego grilla. Już grilla rozwalimy, by był spokój, naprawdę słaba sytuacja. Podjeżdża pode mnie, oj E3! No nie, rozwalą mnie już. Patrzcie co się dzieje, dolna płyta. No niestety jestem już rozwalony, nie mam szans, bo źle drużyna zagrała i jestem rozwalony niestety. E3 mnie rozwaliła. Wychodzimy z bitwy, 2500 damage'a, beznadziejna bitwa. Drużyna się wyłożyła na samym końcu jak lamusy jakieś. Więc naprawdę słaba sytuacja. Lubem sam full gold niepotrzebnie, ale no... Myślałem, że wygram tą bitwę. Ale oczywiście muszą zwalać i nie wygrana bitwa, więc... słabo, gdzie jest ten luf? Może troszkę kaski by weszło na luwie. Poprzednia bitwa była słaba. Może ta będzie lepsza. No i na 9 tiery. Niestety są 3 artylerii, aż strasznie dużo. Maksymalnie jedna powinna być. 3 artylerie to nie będzie się dało nawet grać. Tutaj nie, do miasta też nic nie zrobię, więc nie wiem gdzie bym się mógł ustawić, bo nigdzie nic nie zrobię, naprawdę słaba sytuacja. Tu mnie będą artywaliły bez problemu w mieście także. Chociaż Waffentraigery nie powinny być w mieście. W mieście może się spodziewać T32, T34, Skorpiona i wielu pojazdów poziomu 7, więc może jednak podjechałbym do miasta. Tylko tam nie ma gdzie schować dolnej płyty i to było naprawdę ciężka sytuacja. Ale i tak jedziemy do miasta, jedyna droga tam prowadzi. Waffentraigery gdzieś się ustawił, patrzcie jeszcze obrót do zbuffowania, ale to sperka wystarczy. Prędkość no słaba jest wiadomo, można troszkę ją zbuffować, ale... przed tym była jeszcze słabsza, ponieważ przed buffem ten czołg nie poruszał się wcale praktycznie. A teraz przynajmniej coś tam się porusza, więc nie ma tego złego, co by nam dobre nie wyszło. Silnik od początku wcześniej się jakoś dziwnie poruszał. Wcześniej 20 coś, a teraz patrzcie 30 coś. Maksymalna prędkość 35 z górki. Po prostu nigdy takiej prędkości nie osiągnie, patrzcie już prawie 35 jest. Ładnie ustawiony tu jest jeszcze, jaki to czy pojazd?
Jot Panther, czyli poziom 7, bez najmniejszego problemu. Jak to Jot Panther? Niezwykły Panther. No nie, no gdzie bym pojechał, zawsze mi artowali. No po prostu chamsko, chamska sytuacja. Dlaczego mnie zawsze, no? Abym pojechał tam, by mnie walili kolejny raz, więc widzicie, chamska sytuacja. Zawsze, zawsze mnie tylko muszą walić. Dobrze, że w sumie tylko za 219, bo jakby było więcej, było lipa. Więc widzicie, tu pojadę, tu mnie walą, pojadę na górki, tam mnie walą, czyli naprawdę jakaś klątwa. Albo chamsko po prostu artyleryści się na mnie zdybali i po prostu walą mnie w każdej bitwie naście razy. To jest naprawdę niegrywalna sytuacja. Raczej tego nie będziemy mieli na obstrzału na ten pojazd, ponieważ jest ładnie ukryty. Tam też nikogo nie ma, oni. To gdzie są te całe Offentragery? Mam nadzieję, że nie tutaj, bo bym dostał i to bym już się praktycznie wyłożył. Czekamy, 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 co tu podjedzie. Nie ma nikogo. Pod kątem ten czołg jest w stanie coś odbić, więc wow. Jednak no nie, chyba pancerz boczny jest za słaby w tym pojeździe. Mógłbym pojechać na dół, jednak tu by wszystko puściło, nikt tu z nami nie jedzie, więc po prostu z nami, bo mówię, jest jeszcze T43. Przynajmniej bitwa 43 tysiące zrobione, ale full gold, więc nie liczę na jakiekolwiek zarobki z tej bitwy. I porażka jeszcze, drużyna zepsuła bitwę. Czekamy, czekamy. No i nikogo tu nie ma, jak widać. Czekamy, czekamy, czekamy do upadłego. O, coś się połamało tutaj, boję się, że jakiś niszczyciel silny mnie walnie. Więc czekamy sobie, albo to artyleria strzeliła, że myślę, że ktoś tu jest, no nie wiem. Czekamy na razie pod kątem. Nie jestem wyspotowany, nawet jak mnie strzał, to nie przybiją. Bo pancerz w tym pojeździe jest nawet dobry, jak jest mocno skontowany. Powiem tak, mocno skontowany pancerz nawet odbija wiele. Czekajcie, jest gdzieś tu od ostrzenia pojazd, niestety nikogo tu nie ma, widzicie. Nie ma tu jednak nikogo, myślałem, że ktoś tu jest, ale jest zero. Poczekam, aż zaatakuje drużyna przeciwna. Boję się tych Waffentrigerów. Nie wiem, gdzie one są ustawione, albo na bazie, na tej linii, albo gdzieś tam przy oni. No czekamy, czekamy. Mam nadzieję, że coś tu przynajmniej bym zrobił, no ale nikogo tu nie ma. Bitwa nocna, to co tu można zrobić? Praktycznie nic. Mogę podjechać do przodu, ale może to zakończyć kiepsko, bo widziałem, że ktoś tu podjeżdżał i może mnie w każdej chwili walić, więc czekamy. T43 jest bardzo z tyłu, więc jakby co, został objeżdżany ze wszystkich stron, więc wolę być na samej górze i mieć tu wgląd na bitwę. No niestety nikogo tu nie ma. Trzeba mi pomocy. Przegrywamy 2-5, drużyna kolejny raz przegra. Będzie trzeba zmienić serwer gry, ponieważ w tym, w obecnej dobie jest naprawdę lipa. No i co teraz? Czekamy sobie WTFPZ i wiele innych pojazdów. Nie, ja muszę jechać, nie wytrzymam już. Nikt nie podjeżdża, no jak tak można czekać? O nie, Skorpion, zaraz zostanę. Z damage'em do gąski trzeba jej pomocy, bo mnie rozwala praktycznie. Nic nie zrobi, on mi będzie walił. Ja go nie, dolna płyta nawet skontowanie nie da rady, patrzcie, jest ładnie ustawiony. Z damage'em ładnie, od tyłu mnie przybija T71, nie mogę się cofnąć. Szósteczka, no nie, już mnie rozwalił, niestety. Drużyna zwaliła bitwę. No i kolejna, widzicie. Nie umieją grać, słabo, jeszcze gorzej niż o poprzednio. Drużyny z aktualizacji, tak jak mówiłem, są coraz gorsze. Zmieniamy serwer, bo to nie ma sensu tak grać, ciągle przegrywać bitew. Zmieniamy serwer sobie gry na inny. Poprzednia bitwa, nie chcę nawet wiedzieć, jak poszła, pewnie jestem 40 tysięcy do tyłu z tamtej bitwy. Nie dość, że nie zwyciężono, no to jeszcze na full złocie. I jeszcze niektóre pociski z tego złota nie wchodziły, więc drugie źle. No a teraz muzyczka po prostu. No i jesteśmy już, teraz zobaczymy ISM4 ponownie. Zobaczymy wyniki bitewne, boję się tych wyników. Mogą mnie naprawdę przestraszyć. O, na szczęście ich nie ma, więc nie musimy się stresować. IS4, ST1, więc sobie podjedziemy ISM4. Naprawdę super pojazdem do bitwy. Gotowi, start. Jakby nie bitwy jednopoziomowe, 10 poziomu czołg by był naprawdę super. Jednak w takich bitwach jest po prostu beznadziejny i nie daje rady sobie z niczym. No i widzicie, 1940 kasy, niecałe 2 miliony, słaba sytuacja. No i kolejna, ciągle widzicie jednopoziomowe, jednopoziomowe, jednopoziomowe
i nie da się grać naprawdę. Na każdym poziomie to przeszkadza. Bitwy jednopoziomowe są za o 400% za często, znaczy nie, nawet o 1000% za często. Bitwy jednopoziomowe o 400% za rzadko, a bitwy dwupoziomowe o 200% za rzadko, więc teraz znowu nic nie zrobię. Nie ładuję złota, bo to bez sensu, nic i tak nie zrobimy w tej bitwie, będzie przegrana, więc tylko ewentualnie na mausy jest to. Będę ładował złoto, ale tak to nie. Gdzie bym mógł podjechać? Prawdopodobnie nigdzie. No jeszcze zobaczymy, oczywiście gramy na wieżę, bo czołg tylko do tego jest stworzony. Jedyna zaleta to, że nie ma artylerii, więc coś jeszcze da się zrobić, ale w poprzedniej bitwie też ani razu od artylerii nie dostaliśmy, więc może jej jednak nie było. Jedziemy do przodu na maksa. Jedzie. Jadą wszyscy, czyli bardzo dobrze. Praktycznie same czołgi ciężkie, widzicie. U nas 5 czołgów, nie z czołgami ciężkimi, u przeciwnika 4. Więc sama batalia czołgów ciężkich, słaba bitwa niestety. Losowanie najgorsze z możliwych. Przynajmniej jeszcze nie ma arty, to jakoś jeszcze jest, ale naprawdę to jest słaba sytuacja. Trzeba coś robić, obniżenie działa, to jest niestety minus 6 stopni, więc widzicie, że na wieżę za bardzo nie pogramy. Mausik, mausik, chyba trzeba złoto załadować, więc ładujemy złoto do lufy. Za mało tego złota mamy niestety. Trzeba było więcej naładować. Skąd ja wiedziałem, że tak będzie problem. Taki problem będzie, może coś tu zrobimy. Boję się, że Jotpanzer jest to mnie walnie w bok wieży, więc ja nie wyjeżdżam nawet. O, może teraz. I raczej strzał. Czekamy teraz, zobaczymy, czy coś się uda. Mausik, w boczek, ładnie. Niestety rykoszet. Penetracja jest za mała, 340, trzeba 360. Kiedyś ten czołg miał 400 i naprawdę dawał rady, teraz niestety nie ma i jest jedna wielka lipa. Boję się, że Jotpanzer 100 przywali mi wieżę. O, niestety PZ już rozwalony, ten beznadziejny pojazd. Czekamy, czekamy, czekamy. Gramy, jak tak jak mówiłem, na wieżę. Jotpanzer 100, no nie zasłanie mi tym typkiem, bo będzie słaba sytuacja. Jotpanzer 100, tu jest gdzieś ustawiony, patrzcie. Niestety Jotpanzer 100 bez image'a w gąski odbił się, więc super sytuacja. Można to wykorzystać oczywiście. Tak bym nie podjechał, bo to była lipa. Może mausa przez przesmyk jakiś, tu chyba nie dam rady, nie trzeba się cofnąć, bo jak mi walną, to będę praktycznie bezsilny. No i jeszcze mnie ten typek pcha, więc nic nie zrobię raczej. Jotpanzer 100, przybijają mnie. Jotpanzer 100 w nadbudówkę, rykoszet. No ja wszystkiego się rykoszetuję, no co ja mam zrobić, no. Rykoszet i rykoszet, drużyna się zbłaźniła, nic nie robi w tym momencie. Kolejny raz ten pojazd nie trafił. Ja kolejny raz się zrykosztuję ze złota, które niby ma penetrację, ale w praktyce nie ma. Złoto, wreszcie się przebiłem na tym złocie, no ile ja czekałem. HP mnie przebił ten cały Centurion Action X. Z tyłu ci walą, z przodu ci walą, więc naprawdę nie można się ustawić. No i jeszcze raz mnie wali, denerwuje. No nie pchaj mnie, idioto, ja nie mogę. Nawet grać nie umieją. Czekamy, czekamy, skontowany pancerz. Raczej nie przybije nas ten pojazd, widzicie, ja mam przerąbane w tym momencie. Cofać się do tyłu, cofać. Jak mnie przebił przez wieżę? A nie, przebił mnie tutaj, więc. Ale tutaj raczej nie wchodzi nawet ze złota, więc. Ale może mu akurat weszło, mi oferta. Sytuacja słaba, przegrywamy, więc lekko pod tym kątem podjechał. Czekajcie, tego Jotpanzera 100 trzeba rozwalić. Jotpanzio jest naprawdę groźnym pojazdem. Obniżenie działa jest naprawdę jednym z wad. Jednym z wad. Złotko, ładnie przybity. Oczywiście na złocie, bo to bitwa 10 poziomu, batalia naprawdę silna, więc full złota, zaraz mi się pociski skończą. W tym momencie jest cudo Jotpanzio, może we włas by udało się. Raczej nie, bo ja mam niefarta. Włas Jotpanza nie wejdzie. Ładnie ustawiony mausik. Tu są inne pojazdy. Patrzcie, mausik ładnie ustawiony. Z image'em raczej nie wiem, co on tu robi. Nie strzela nawet, więc strzał. O, przebite, cofamy się. Niestety jestem ze wszystkich stron odbiechany, więc widzicie, co wtedy ten czołg może poczuć. Naprawdę nic nie zrobić. Ze złotka, widzicie, złotko przebite, mausik. Mówię, dolna płyta za słaba w mausiku jest w tym momencie. O, ja za wrakiem się ustawił. Coś jeszcze bym zrobił, patrzcie pod kątem. O, niestety Jotpanzer 100 mi podjeżdża od tyłu. I bitwa przegrana, drużyna zepsuła oczywiście. Więc wychodzimy z powrotem. Drużyna to oczywiście nuby, nic nie umieją zwyciężyć i widzicie, coraz gorzej, coraz gorzej. No ale może luf osłodzi nasze zapędy i będzie może lepiej. Zmieniamy pojazd na luwa. Najlepszy, najlepszy ze wszystkich niemieckich. Naprawdę super się nim gra. Bitwa
tylko właśnie ten pancerz, może nawet pancerz boczny, powinien być spawowany pancerz boczny górnej płyty i przedniej wieży. Ciągle o tym mówię, bo to jest naprawdę bardzo ważne, żeby ten pojazd dobrze grał. Wreszcie mi wylosowano szóste tiery. Jest jedna artyleria, czyli nie tak najgorzej. Ale jaka to artyleria? AMX-13F3. Nie, AMX-13F3, tak? No więc... francuska artyleria, AMX-y to czołgi francuskie, PZ-y to czołgi niemieckie, obiekty to czołgi rosyjskie, typy to czołgi japońskie, a czołgi nie... czołgi Chinu i tak dalej to czołgi chińskie, dalej czołgi szwedzkie to Stridswageny, czołgi jakie tam jeszcze są, amerykańskie to są, nie wiem jak się nazywają w sumie, jak to tak nazwać jednym słowem. Jednym typem pojazdu właściwie. Jedziemy do przodu, nie powinno być sytuacji słabej. Oczywiście tu mi trzeba pomoc, cały mi trzeba pomoc. Niestety nikt nie podjeżdża stąd. Jak nie podjadą, to przegramy. Ja jestem tylko takim, widzicie, nadzieją drużyny. Nie powinien tak podjechać, bo mi mogą walnąć oczywiście. Trzeba tutaj pomocy. W tym momencie ten się cofa. Nie wiem, czy będziemy szarżowali, czy nie. Czołg to czołg, Luft to czołg snajperski, więc raczej na snajperka bym się ustawił. Tak patrzę, czy wchodzi pod wieżę. Raczej nie wchodzi. We włazik rzadko. Tą widzicie 30 tysięcy niestety. Cała bitwa, bo przegraliśmy. Nic nie zrobiliśmy. Byli w bitwie praktycznie. Za bardzo nie podbijałem, bo full złota i widzicie, bitwa gorsza niż na testowym. Jest ta jedna poziomowa. I dlatego się nie da grać pojazdami 10 poziomu. Tu jest jeszcze ten pojazd, patrzcie, ładnie ustawiony. A raczej nie wejdzie mi, nie będę miał takiego farta chociaż. Weszło ładnie. Zniszczyliśmy ten pojazd. To su 100, myślałem, że su 85. Chcę pod kątem podjechać. Patrzcie, o Achilles, no co ty tu robisz, panie. Nic nie zrobisz. Ja tu pod kątem, sorry za to, że cię popycham. Su, ale muszę się ładnie ustawić. Ten raczej nie będzie walony. Tutaj nie wiem co robi ten pojazd, patrzcie, strzał. A, niestety mi się nie uda, bo mam nie fajną sytuację. Raczej patrzę, ale nie uda mi się tu, jedziemy do przodu. Nie boję się niczego. Przebić mnie oczywiście mogą, bo nie jest ten czołg bez przez pancerny, więc sytuacja słaba. M6 niestety za wysoko poleciał pocisk i słaba sytuacja. Hellcaty coś tam mogą mnie przebić, szczególnie ze złota, więc naprawdę sytuacja. Hellcat się zrykosztował, nie przebił mnie. O, patrzcie, ładnie dostał cały ten bulldożek. Jedziemy do przodu, żeby bulldoga zbić, żeby już nas nie denerwowało, zbity jest. Nawet nie musiałem się ustawiać specjalnie. Teraz M6, pyk, 10% obniżenia działa. Jest super, patrzcie co się z M6 dzieje. Ona się nie cofa, ona się cofa. Ale bez problemu ją jeszcze weźmiemy, patrzcie, w tym momencie. I trach, rozwalona. Jedziemy oczywiście dalej. Typek żaden nie jest problematyczny. Gdzie jest ten RHM? RHM jest tutaj niestety. O, walony zostanę mocno. I czekamy na tego całego RHM-a. Ja się nie boję go, bo on mi nic nie zrobi, tak? Wszyscy jadą na RHM-a, to ja też. On mi może wypłacić za 7 stówek bez problemu, więc to jest sytuacja trudna. O, raczej nie podjeżdżał dalej, ponieważ jakieś tam sytuacje. Hellcat się boi jechać i może to... I może ma rację, nie wiem. Ja też bym się wycofać, poczekałbym aż podjedzie mi pod lufę ten Stridswagen, bo wygrywamy i tył tak, żeby był dobry, więc czekamy. Czekamy co tu można zrobić, ale niestety nic. Nie ma. Ten cały. Dobra, podjeżdżają wszyscy, to ja też podjeżdżam. Pod kątem Stridswagena. Powinno wyjść ładnie, niestety on ucieka, ale tam nikogo nie ma już. Oj, niestety. Nie uda mi się zrobić damage'a, ponieważ nie mam prędkości. Może wypłacił mu Jotpanzer by walnął raz, ja drugi by po tym całym pojeździe było. Niestety mi zabrał killa ham. Słaba sytuacja. Nie mam na czym zrobić damage'a, nawet jak mnie dobrze wylosuje. O, odbija się T8. Ze złota raczej się nie przybije. Ja pod kątem się ustawiam, żeby się odbijał. Nie wiem skąd on strzela, tak szczerze mówiąc. Chyba bardziej stąd. Teraz jestem osłonięty. Możemy walić artyleria, oni i tak dalej, to bez problemu możemy sobie jechać. Widzicie, wszystko zrobiliśmy, o, ze złota nawet shieldinga. Ciekawa sytuacja. Wszyscy teraz ładują złota, więc nie można nic zrobić, skupiamy strzał i pyk, rozwalony artyleria. Więc już nie ma żadnego pojazdu, który może mi zaszkodzić oczywiście. Boczek,
AT, o tu jest AT, no i teraz po tobie AT też ma T. To niestety bez Dimage'a weszło, on mi może przebić jakby chciał. AT no 6 w tym momencie, przytulam się do niego i zobaczymy jak się uda. Patrzcie co się dzieje po przytuleniu się. Ładnie wchodzi, tam nikogo nie ma, więc widzicie, fajna sytuacja. On też nic nie robi, widzicie, więc super, super, naprawdę. Modyfikacja, cały czas we włas będzie ci wchodziło. Patrzcie jak we włas chodzi. Oczywiście pod kątem. No i ładna sytuacja ze złota seedinga. Chciałem go walnąć w tą kopułę, rozwalony pojazd. Jest jeszcze ten cały M6, który nie wie gdzie jestem, więc ale strzał ze złota, nie M6. Znaczy nie, to nie jest M6, tylko po prostu HT no 6 nie strzał ze złota. 4 kile, a może by się udało akurat zdobyć Top Gana. Rod Panther 2 jest gdzieś tam, się cofnął. Ja tu chcę zdobyć Top Gana. Silnik by trzeba naprawić, bo widzicie co się z nim stało. Przybijał mnie. Jestem teraz już, widzicie, pod kątem. Nie wiem gdzie. Jest ten HTNO 6 cały, on mi by mógł dużo zrobić. Niestety nie ujawnia się. Wieży mi raczej nie przybije. Więc ja do przodu jadę. Tu raczej, patrzcie, w tym momencie jestem naprawdę ładnie ustawiony. Nie wiem gdzie ten lajcik, może by udało się dobgana, ale jeśli tu już na styk. I gdzie jest ten cały o, tutaj jest ładnie ustawiony, patrzcie co się dzieje z lajcikiem. Dimage ładnie wszedł, on wie, że może mnie walnąć. Ja się cofam, żeby HTNO 6 mnie nie walił. Lajcik jeszcze można walnąć, jeśli się źle ustawi. HTNO 6 w tym momencie pod tym kątem jest jeszcze Dimage. No jakim cudem to nie weszło, jak to prosto w niego. Ale chyba wyjdę, nie cofaj się. Jesteś dobrze ustawiony, jesteś dobrze ustawiony. Pozostań tak przez pewien moment. Uda się? Nie no, znowu się nie udało, żebym go rozwalił. Nie no, chamska sytuacja, że ja nie mogę nic zrobić HTNO 6, bo jest po prostu za dobrze ustawiony. Na ślepo raczej strzał by się nie udał. Spróbujemy oczywiście. Przeładowujemy 2600. Boję się rajcika, o nie, udało się chyba. Strzał, no niestety nie widać go w tym momencie. HTNO 6, o nie, ten strzał to, no niestety mi zabrali go. Ale jeden strzał się udało w HTNO 6 wbić. Teraz dalej jedziemy sobie na tego lajcika, oczywiście w cudzysłowie jedziemy, bo silnik jest słaby. Teraz naprawiliśmy, ale tak jeszcze mocy mu troszeczkę brakuje, tak ze 100-200 koni. Lajcik ładnie ustawiony, patrzcie z Dimage'em, strach, ładnie z Dimage'em weszło. 5 kill ewentualnie będzie, nie będzie 6, bo słaba sytuacja. Lajcik mi nie ucieknie z pejce i wiele pojazdów innych atakuje go. On nie ucieka, nie wiem dlaczego. Rozwalił SPC, niestety SPC mi ściągnął ten pojazd, ale bitwa i tak nie była zła. 3000 damage'a, 4 kile i zwyciężona bitwa. Troszkę niestety z HP mnie ogolili, ale to nie było problematyczne. Pancerz wystarczył na tą rundę. Mogę wcześniej po prostu wyjechać na tego całego RHM-a i bym miał 1000 obrażeń więcej. Niestety tego nie wykorzystałem. No ale jak widzicie, bitwa, wynik bitewny jest całkiem zacny, ponieważ mistrzostwo pierwszej klasy, oznaczenia wojownik, kuloodporny, ogień skuteczny, stalowa ściana i duży kaliber. Dimage najlepszy z drużyny i do przodu 82 tysiące. Oczywiście w zaokrągleniu, zobaczę, nie chcę jak tam bitwa na tym całym IC4. Widzicie, minus 30 tysięcy to jest wada. Tak patrzę, a odcinek by już mógł być zakończony. A może by dwójko sobie szybko bitwę rozegramy. Pojazd czwartego poziomu. Powiem wam, że słaby ma pancerz przedni i pancerz wieży dookoła. Powinien zostać zbuffowany. Pancerz boczny jest bardzo dobry, bardzo dużo odbija. Jednak na pancerz przedni i pancerz wieży jest beznadziejny. Penetracja działa też słaba, ponieważ 50 na pociskach podstawowych powinno być. 50 to na tiery drugie, trzecie wystarcza, więc na tym pojeździe powinno być 70 penetracji. Natomiast na złocie nie powinno być, ile tam jest, 80 czy 90, tylko 80 czy 90, tylko 100-110, wtedy naprawdę czołg by miał duże pole do popisu. Teraz praktycznie full na złoto trzeba grać, żeby coś tym czołgiem zrobić. Na tym losowaniu złoto przeciwko, załadować przeciwko Lago, przeciwko IMX-owi 40, przeciwko Luxowi i przeciwko PZB2 oczywiście. Jedziemy do przodu. A taka bitwa przypadkowa czołgiem PZB2. Myślę, że też wam się spodoba, przypadnie wam do gustu. Na mapie lotnisko, była fajna mapa, Przełęcz, południowe wybrzeże, Smocza Grań, port, wiele innych map, na przykład Siewierogorsk,
i wiele, wiele naprawdę. No bardzo dużo, 20 map usunął Wargaming i nie wprowadził żadnej. Miał wprowadzić mapę Studzianki już praktycznie pół roku temu, czy nawet więcej. Miał wprowadzić inne mapy, ale też nie wprowadził. Coś mnie tu strzela, a raczej artyleria, która mierzy, że może coś tu zrobi, jednak jej się nie udaje. Albo co z naszej drużyny ktoś wali, ale bardziej jakby z góry to uderzyło. Ten czołg snajperski jest bardzo dobry, tylko brak mu penetracji. Trzeba cały czas praktycznie na złocie ładować. I widzicie, bitwa jedna poziomowa poziomu czwartego. Normalnie jakby czołgi z ograniczonym matchmakingiem grały tak, jakby powinno być, no to by trafiły się maksymalnie 3-4, co naprawdę było super sytuacją, byśmy naprawdę mogli wiele zrobić. Jednak obecna sytuacja jest naprawdę kiepsko, kiepsko i tak nie jest. Typek jest ładnie ustawiony, tu go oczywiście złapiemy, jeśli przejedzie. Czekamy, czekamy, czekamy na typka i strzał. Niestety za wysoko poleciał, niewykorzystana sytuacja, tu coś możemy zrobić. Ja chcę tu jest coś jeszcze bić, ale nikogo nie ma i niczego do bicia. Tu raczej z tyłu jest ustawiony ten cały T28, który raczej jest nieosiągalny. Ładujemy złoto, zjechałbym na Lago chętnie. Tu jeszcze jakiś, o widzicie, wiele pojazdów. Lago, 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 Lago. Dostaniesz w dupę ładnie, patrzcie, walony w dupę, super. Niestety jeden pojazd za późno na niego zjechałem i niewykorzystana sytuacja. A tu raczej już mi nic nie zrobią. Tył, tył też jest bezpieczny. Ale no, jak tu tak mało przeciwników jest, praktycznie nie ma w kogo strzelać. Podjechałem troszkę bardziej w tą stronę, powinno wystarczyć. Ze złota przybijemy tego typa 95. Patrzcie, no po prostu rarytas jest, artyleria, niestety nie mogę jej walnąć. Lux, coś tam, też niestety nie do walnięcia. Tu jest jeszcze cały ten typek, więc możemy wykorzystać sytuację. Patrzcie, co się z nim dzieje, kolejny strzał. Jeszcze raz wchodzi, kolejny strzał. I psztyk w pancerz, niestety się ucieka. Jeszcze raz psztyk w pancerz, psztyk w pancerz. Kontujemy pancerz, psztyk w pancerz, on się odbija. Nie, on się przebija, dziwna sytuacja, złoto. Wtedy nie wystarczyło peny. Jeden pocisk, słaby damage jakiś w tym dziale jest, niewystarczający. Tu może bym coś zrobił, niestety się nie udało, patrzcie. Ten raczej od boku powinien dostać. Tu jeszcze to całe SU. Widzi mnie ten pojazd, czy nie widzi? Patrzcie, bo ja mogę go objechać w każdej chwili. No, chyba mnie nie widzi, cofa się z jednej strony w drugą. I tu ten włas powinno wejść. Weszło. Ale dlaczego z takimi małymi obrażeniami? On tyle ma HP? Czyli się po prostu wydaje. Patrzcie, teraz by weszło ładnie. Rozwalony pojazd, cofamy się. Pod kątem, patrzcie. AM40 na przykład, tu jest ten cały pojazd. Nie przyjmiemy się, ładuje złoto. I zobaczymy, co ze złota się będzie działo. Damage mały, ale bitwa będzie zwyciężona. No i nie wiem, co tu zrobimy. Patrzcie, tu jest na przykład tak ustawiony pojazd, który może w każdej chwili zostać rozwalony, jeśli by chciał, ale on raczej tu nie wejdzie mi pod kątem, bo ja nie mam takiej możliwości. Ten raczej też nie zostanie rozwalony, ten też nie mamy obstrzału. Więc czekamy tylko tutaj. Ten cały stewardzik, niestety już rozwalony i nie mamy co zrobić. Su też zostanie rozwalone i szybko bitewka ulegnie końcowi. Nie dojedziemy nawet do rywali, więc sobie poczekamy w miejscu. Prędkość nie jest taka zła, bo poruszać tam ze 34, ale czasami jest naprawdę słabo. Maksymalna prędkość to 30, ale porusza się w miarę żwawo. Może nie 27-28 po prostym terenie. Może nie wygląda po nim, po tym jak się obracam, ale naprawdę daje radę. Może mnie zjeżdża, chociaż pokażę wam teraz. Widzicie, ładnie idzie. Ojojoj, co ja zrobię? O, widzicie, bez damage'a, bez utraty HP i bitwa zakończona. W tym momencie nie zrobiliśmy za wiele body, bo drużyna naprawdę szybko padła. No i teraz zobaczymy wyniki bitewne. Oczywiście odcinek już ulegnie końcowi i w następnym będziemy, nie wiem co robili jeszcze. Prawdopodobnie wbijali expa na poszczególne pojazdy, ale to jeszcze trochę. Przez ten czas sobie zrobię troszkę wolnego expa, może kasę czy coś takiego. No i w tym odcinku zobaczymy tylko wyniki bitewne i koniec. Już mówię tyle razy, mistrzostwo trzeciej klasy, coś tam. No i patrzcie, praktycznie kilka pocisków podstawowych i kilka pocisków złotych. Raptem
zapłaciliśmy 180 zł za amunicję i do przodu jesteśmy 17 tysięcy. Więc naprawdę jak tym czołgiem zrobicie bardzo dobrą bitwę, tak przynajmniej z 1000 damage'a, czy więcej, no to możecie być pewni, że z premium będziecie do przodu nie strzając ze złota. 30-40 tysięcy, więc na czwórkę, jak na czwórkę, to jest po prostu bomba. Tylko, że ten pancerz jest słaby. No ale tak, myślę, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć!